Od kilku lat wiadomo, że szkolenie żużlowego na Rybku w Częstochowie funkcjonuje na dobrym poziomie. Włodarze klubu na czele z Michałem Święcikiem stworzyli kompletny system treningu dla młodych adeptów sportu żużlowego. Teraz to fajnie funkcjonuje, prawda? To szkolenie jest na takiej zasadzie, że scouting to jest jedno, dwa, jeżeli mamy tutaj lokalnych, ja to nazywam matadorów żużlu, prawda? I oni mają talent, zajmuje się nimi Bartek Święcik na ulicy Brzegowej i bardzo fajnie współpracuje ze Sławkiem Drabikiem. Tam jest ten początek, tam jest nauka tego ślizgu, nauka tego wyłamania motocykla. Zresztą tydzień temu zdobyliśmy w rundzie drużynowej Mistrzostw Polski drugie miejsce przy poważnej jednej kontuzji tego naszego młodego jednego Dawida z Prędka, więc to jest już też wynik tych mini żużlowców, ale do czego zmierzam, że oni się tam szlifują, łapią tego drygu żużlowego. Bartek przekazuje, tak jak było to w tym roku, przekazał czterech czy nawet już pięciu Sławkowi Dragikowi adeptów z mini żużla do dużego żużla na 250. Sławek ich szlifuje, oni już potrafią jeździć śliskiem, czyli nie przychodzi młody człowiek, który nie umie na żużlu chce w ogóle jechać, wyłamywać się, i to wszystko funkcjonuje naprawdę super. Myślę, że takich Sebastianów Łamków i Rafałów Osumków, których mieliśmy wtedy tylko dwóch, no to w tej chwili myślę, że jest około 8. Efekty tego kosztownego działania, ale jakże potrzebnego w kontekście przeszłości klubu, widać po wynikach w imprezach młodzieżowych. Częstochowski Bokar Włókniarz zapewnił sobie już awans do finału młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych, który odbędzie się w środę 25 sierpnia o godzinie 16 na torze przy ulicy Olsztyńskiej, a także do finału drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Nasi zawodnicy, którzy dostali się do finałowej rundy drużynowej Mistrzostw Polski Juniorów, nasi zawodnicy, którzy będą startowali właśnie w środę, czyli jutro, ale w środę o godzinie 16 w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Park Klubowy. Ja serdecznie tutaj kibiców zapraszam. Nie żyjmy tylko ligą, żyjmy też tym, co jest super, no bo jak się widzi tych młodych chłopców, którzy naprawdę serducho oddają na tym torze, to się naprawdę ciarki przechodzą przez skórę, więc ja naprawdę bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam kibiców. Godzina 16, przyjść, pokibicować temu Mateuszowi Świdnickiemu, temu Kubie Miśkowiakowi, niech oni czują po prostu wsparcie kibiców i mam nadzieję, że jakiś dobry minimum srebrny medal wywalczymy.